To była konferencja podsumowująca rok pamięci ofiar tragedii górnośląskiej 1945 roku, w czasie którego podjęto wiele przedsięwzięć upamiętniających tamte tragiczne wydarzenia. Jednym z nich było otwarcie w lutym Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku. Uczniowie, studenci, osoby prywatne dowiadują się czegoś, o czym się nie godało. I to też takie miejsce, które zmienia człowieka. Ja muszę powiedzieć, że ilekroć tutaj jestem, to gdzieś tam ta tragedia wewnętrznie bardzo mnie dotyka i motywuje mnie do tego, żeby być zwyczajnie dobrym człowiekiem na przyszłość. I to, co zakładaliśmy, żeby to miejsce nie było tylko ekspozycją, ale w tej szerokiej nazwie Centrum Dokumentacji również zawierała się praca badawcza, zbieranie pamiątek, zbieranie różnego rodzaju dokumentów, plus ta działalność kulturalna, to po tych 9 miesiącach rzeczywiście funkcjonuje bardzo dobrze. Otwarcie centrum miało ogromne znaczenie dla społeczności Górnego Śląska. Centrum deportacji, w którym się znajdujemy, jak najbardziej. To jest w ogóle takie wydarzenie, które było, uważam, takim najważniejszym w ramach całorocznych tych przeglądu tych wszystkich wydarzeń. Dla mnie, jako dla pracownika IPN-u, jest o tyle to miejsce bliskie, bo na bazie wystawy o tragedii górnośląskiej, którą IPN stworzył w 2003 roku, częściowo, można powiedzieć, powstała ta ekspozycja, która tutaj jest w Centrum Deportacji prezentowana. Centrum oddaje warunki, w jakich wywożeni byli górnoślązacy. Temu służy wystawa interaktywna, którą zwiedzali uczestnicy konferencji. W czasie spotkania rozmawiano o losach deportowanych w kontekście przedmiotów zgromadzonych w centrum. W trakcie tej naszej tegorocznej działalności zgromadziliśmy ich przeszło kilkaset. Także okazało się, że wcale tak mało tego nie ma, tylko po prostu rodziny, krewni osób deportowanych gdzieś tam w domu w dalszym ciągu je przechowywują, traktują wręcz jak relikwie. I okazało się, że bardzo chętnie tutaj się chcieli z nami podzielić, zostawić kopie, czasem i oryginały. I właśnie w oparciu o te dokumenty przygotowaliśmy dzisiaj nasze wystąpienie. O tragedii górnośląskiej długo się nie mówiło. Tak też postanowiono zatytułować tę konferencję. O tym się nie godało, która była poświęcona deportacjom. I choć rok pamięci ofiar tragedii górnośląskiej dobiega końca, centrum nieustannie będzie przypominać o tamtych wydarzeniach.